Postaram się mówić krótko i zwięźle. Mam nadzieję, że w międzyczasie przygotujecie smartfony i potem sobie się zabawimy. O czym chciałbym mówić? Chciałbym mówić o wolności. Takiej wolności, o którą walczyliśmy i którą mam nadzieję mamy i którą mam nadzieję, że możemy przekazywać młodzieży. Będę chciał mówić o wolnym oprogramowaniu. Nie wolnym jak żółw, ale wolnym właśnie jak wolność. O tym, że warto pewne rzeczy przekazywać młodzieży i że może ta edukacja będzie dzięki temu wyglądała inaczej i może będzie to dla nich jakoś inspirujące. Edukacja to oczywiście na dzień dzisiejszy mnóstwo różnych dziwnych słów, z którymi zderzają się i nauczyciele, i uczniowie, wszyscy. Potem w życiu dorosłym każdy z nas się z czymś styka, co jest nowe. Nie ma takich innych możliwości w tej chwili. A wszystko tak naprawdę kręci się wokół tych mikroprocesorów. Ponieważ jeśli weźmiecie telefon, jeśli weźmiecie pralkę, jeśli weźmiecie zmywarkę, jeśli kupicie sobie nowy samochód, wszędzie tam zobaczycie mikroprocesory, a nawet jeśli ich nie zobaczycie, to uwierzcie mi, są. I ten komputer jest ważnym elementem. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób on działa. Warto to wiedzieć i moim zdaniem należy uczyć młodzież tego, jak to wszystko jest zorganizowane. Jak możemy sobie rozwiązywać problemy lub je stwarzać poprzez znajomość bądź nieznajomość tych technologii i sposobów, w jaki ona działa. Nie chodzi o to, żeby wszyscy byli programistami, potrafili klepać kod maszynowy wręcz na poziomie assemblera. Nie. Chodzi o to, aby, jak mawia profesor Cysło, myśleć komputacyjnie, to znaczy potrafić tak myśleć, w jaki sposób myśli komputer. Nie trzeba się na tym dokładnie zdać. Trzeba tylko po prostu potrafić to myślenie sobie odtworzyć. Otóż, moi Państwo, gdzie się dzisiaj uczymy? Moim zdaniem uczymy się wszędzie. W najzwyklej świecie Wy jesteście tutaj, uczycie się. Uczniowie uczą się w szkołach, ale jak to pewne mądre badania amerykańskie podobno już dowiodły, bo Amerykanie chyba zbadali wszystko, co możliwe jest do zbadania na świecie. Mają odpowiedź na każde pytanie, więc jakieś tam badania dowiodły, że ponad 70% wiedzy młodzieży zdobywane jest poza szkołą. I szkoła nie jest tak naprawdę tym centrum zdobywania wiedzy dla młodzieży. Oni uczą się od swoich znajomych, od przyjaciół, z internetu. Ja pokazuję tutaj Państwu taką platformę, ona się nazywa edX. To jest platforma internetowa, gdzie można się uczyć w dowolnie wybranym czasie, takim jak nam pasuje, w dowolnie wybranym miejscu, ponieważ tak jak prosiłem tutaj, włączcie smartfony, czy też tablety, czy komputery, podłączcie się do internetu, więc macie już dostęp do takiej platformy. Jeśli jedziecie w tramwaju, w autobusie, też macie dostęp, możecie sobie wyjąć urządzenie, połączyć się z internetem, nauczyć się. Tutaj widziałem już na tym ekranie, na którym było widać tablet Państwa, że macie podręczniki tam zainstalowane. To jest bardzo ciekawa rzecz, którą też polecam. I to też jest dostępne zawsze, dla każdego. To jest bardzo ważne, że możemy uczyć się wszędzie. Kolejne miejsce, gdzie możemy się uczyć. Jak mawia Jacek, Facebook, samo zło. Dla niektórych nauczycieli Facebook to jest właśnie samo zło i należałoby tego unikać. Ja osobiście uważam, że to nie jest tak do końca samo zło, ponieważ można tam spotkać, jak i w prawdziwym życiu, wiele ciekawych osób. Na ulicy również możemy spotkać złodzieja i możemy spotkać profesora. Możemy spotkać kogoś, kto nas zainspiruje, kto nas czegoś nauczy. Tak samo jest na Facebook, tak samo jest w całym internecie. Ja tutaj pokazuję taką grupę, do której jestem zapisany, to jest Learn Python. Grupa, która służy do wymiany doświadczeń dla tych, którzy uczą się języka programowania o nazwie Python.
Później powiem jeszcze parę słów na temat tego języka oprogramowania. Moim zdaniem ciekawa sprawa. Warto poszukać w internecie czegoś na temat Pythona. Tak naprawdę możemy uczyć się nawet na Saharze. Możemy uczyć się wszędzie. Możemy sobie wystawić nasze łóżeczko na środek pięknego miejsca i tam się też uczyć. Wszędzie możemy się uczyć i zachęcam do tego, aby uczyć się wszędzie i uczyć młodzież tego, że można uczyć się wszędzie i można uczyć się zawsze i trzeba uczyć się tak naprawdę przez całe życie, ponieważ no, taki dzisiaj mamy świat, że kto się nie uczy, ten się cofa tak naprawdę i trzeba się uczyć cały czas. Ja powiem szczerze, jestem, dzisiaj mamy 16-17, no to 4 dni jestem po ukończeniu właśnie jednego kursu na edeksie. Bardzo ciekawy kurs, bardzo wymagający, nie powiem, ale też bardzo inspirujący. Wiele mnie nauczył. I to nie jest tak, że zakończyłem swoją edukację ileś tam lat temu. Uczę się cały czas. Do czego i Was również zachęcam. Dokąd nas ta edukacja wszędzie i zawsze i cały czas ma doprowadzić? Znalazłem sobie w internecie takie fajne zdjęcia. Bardzo mi się podoba ten most. Jest taki dosyć ciekawy i nieszablonowy. Jak widzicie, to rzeczywisty most. Ktoś wpadł na pomysł zrobienia takiego mostu. To jest most w Argentynie. Znalazłem go w takim serwisie internetowym, nazywa się Flickr i służy do dzielenia się zdjęciami. Przy tej okazji chciałbym uczulić Was na jeden bardzo ważny element. Jeśli zauważycie, moje zdjęcia są podpisane. To wszystko to są zdjęcia na licencjach Creative Commons. To są licencje, które umożliwiają dzielenie się wiedzą, dzielenie się swoją twórczością. Ludzie, którzy stworzyli te zdjęcia, wrzucili je do internetu i oznaczyli licencją. Akurat tutaj jest to licencja CC BY SA, czyli do dalszego dzielenia się, do remiksowania i udostępniania na tych samych warunkach, co znaczy, że jeśli to zdjęcie było udostępnione za darmo, ja również muszę udostępnić je dalej za darmo, nie mogę pobierać za nie opłat, ale mogę je zmiksować, mogę tu coś dorysować i mówiąc, że tak naprawdę zdjęcie jest autora tego, to dalej jest moja praca, ponieważ ja to zremiksowałem. Jestem gorącym zwolennikiem licencji Creative Commons i Was również bardzo serdecznie i gorąco namawiam do tego, abyście ucząc dzieci, uczyli ich, że wyszukiwarka Google Grafika może jest i fajna i szybka, ale nie do końca to jest to, co warto robić w życiu. Warto się zastanowić, czy nie kradniemy czyjejś własności intelektualnej, pobierając po prostu zdjęcie z internetu. Są zdjęcia, które są fajne, ładne i mają odpowiednią licencję, i tego moim zdaniem warto dzieci uczyć po to, że jak nasze dzieci będą już w dorosłym wieku i będą chciały mieć taką pracę w domu przy pięknym komputerze i będą mogły sobie działać przez internet, nie będą łamały praw. Ponieważ mam nadzieję, że nikt tego nie chce dla naszych dzieci, ja bym nie chciał, to zdjęcie niestety jest słabo widoczne, przedstawia taką parafrazę Orwella 1984. Myślę, że jeszcze pamiętacie ten film. Ja bym nie chciał osobiście, aby moje dzieci miały taką pracę i taki świat, gdzie ktoś będzie im mówił i nakazywał, co i jak dokładnie mają robić. Wolałbym, aby miały wolność wyboru i miały wolność tworzenia. Miały takie możliwości. No a jak się uczymy? No, uczymy się standardowo, oczywiście, tona książek na głowie. Moje młodsze dziecko, które chodzi do szkoły, tak jak biorę jego tornister do ręki, a jest dopiero w trzeciej klasie podstawówki, to już się zastanawiam, jak on musi być mądry i wszechwiedzący za kilka lat od tej wiedzy, którą nosi. Mam nadzieję, że tablety
w końcu zagoszczą w naszych szkołach i będą dobrym remedium, przynajmniej na ilość kilogramów. Bo nie będą remedium na to, że ktoś się chce uczyć, czy nie chce, ale mogą pomóc w ilości kilogramów, które dźwigają nasze dzieci. Oczywiście tabelki wszechobecne, do tego odniosę się za chwilę. Klasa tabletowa, klasa z laptopami, te wszelkie nowe technologie, które wkraczają i moim zdaniem warto je wykorzystywać, ponieważ niosą ze sobą wiele ciekawych elementów. Potrafią nieść, ale źle wykorzystane prowadzą nas do czegoś takiego. Testy. Umiem rozwiązywać testy. Tutaj mogę być trochę kontrowersyjny. Osobiście nie uważam testów za najlepsze rozwiązanie świata, bo potem jest tak, że dzieci szykują się do testu sześcioklasisty, potem szykują się do testu gimnazjalisty, potem szykują się do testu maturalnego, na końcu idą do działu Human Resources i co już potrafisz? Testy, rozwiązywasz testy. Czy potrafisz pojechać za granicę i kupić sobie samodzielnie bilet w kasie PKP? Ale testy tam nic nie mówiły na ten temat. Więc może inaczej. Więc może pokazać dzieciom właśnie tą wolność. Tutaj chciałbym pokazać jedną rzecz. Akademię Kana. Dobry mój znajomy Lech Mankiewicz, który jest profesorem i ambasadorem Akademii Kana w Polsce. Wczoraj w nocy, to jest rzecz, o której mówiłem, że jeszcze musiałem modyfikować moją prezentację, bo wczoraj, to te 3 godziny temu, o których pisał Lechu wczoraj na grupie, to było gdzieś w okolicach 23, więc myślę, że w okolicach 20 to się wydarzyło. Komplet. Wszystkie interaktywne lekcje są już dostępne po polsku. Akademia Kana Programming Languages. Computer Science. Tam są świetne lekcje, które można samodzielnie przerabiać. Można z dzieciakami je przerabiać. I one bardzo fajnie uczą i matematyki, i ekonomii, i właśnie computer science. Tych rzeczy, które mnie są osobiście bardzo bliskie. Szczerze polecam. Zwłaszcza, że tutaj jest część dla nauczycieli, jest część dla tych, którzy po prostu chcą się uczyć, jest część dla rodziców. To znaczy, ja jako rodzic założyłem konta moim dwóm synom. Jeden jest troszkę starszy, drugi troszkę młodszy. Młodszy dostał partię dla młodszego, starszy dostał partię dla starszego. I ja co jakiś czas mogę im powiedzieć, chłopaki, Akademia Kana tęskni za wami. Dostałem parę maili, że nie było was tam przez ostatnie parę dni. Lub też, chłopaki, wczoraj zdobyliście super odznaki. Super, gratuluję wam. Zresztą oni widzą to sami, ponieważ jak tam się te lekcje robi, to one od razu pokazują ten element informacji zwrotnej, te odznaki. Myślę, że dzisiaj na koniec, jak starczy nam jeszcze czasu, a mam nadzieję, że starczy, to pokażę wam coś, co daje wam też ten element informacji zwrotnej od razu. To moim zdaniem jest bardzo ważne. Więc Akademia Kana jest świetnym miejscem, gdzie możemy znaleźć inspirację i gdzie możemy po prostu się uczyć. Nikt tam nas do niczego nie przymusza, tam nie ma kar, tam są tylko nagrody. To moim zdaniem jest ciekawe podejście. Dawać tylko nagrody, nie karać. Oczywiście w naszej rzeczywistości jest to dosyć trudne. Zdaję sobie z tego sprawę, ale warto próbować. Kolejna rzecz, o której chciałbym opowiedzieć, a która jest mocno związana z ową wolnością, to to, co było na początku. Wolne oprogramowanie. Oprogramowanie, które nie dyskryminuje nikogo i nie nakazuje niczego. Mówi po prostu, chcesz, używaj. Wolno ci. Chcesz, dziel się ze wszystkimi. Wolno ci. Oraz, co moim zdaniem najważniejsze, jeśli chcesz, potrafisz, masz chęć, możliwości i czas, możesz
modyfikować to oprogramowanie, możesz je ulepszać, a efektami swojej pracy możesz podzielić się z całym światem. Tak jest w przypadku tego oprogramowania, które właśnie teraz pokazuję. To jest oprogramowanie o nazwie Scratch. Myślę, że wielu w tej chwili już znane oprogramowanie dzięki mistrzom kodowania w firmie Samsung, Iwonie Brzusce, którzy rozpropagowali to dosyć mocno, i wielu innym, którzy również cały czas to propagują. Scratch został wymyślony na takiej ciekawej uczelni, ona się nazywa MIT i uważam osobiście tą uczelnię za rewelacyjną i ludzi, którzy ją kończą i którzy tam bywają, no po prostu są to świetni fachowcy. Scratch został wymyślony, opublikowany właśnie na wolnej i otwartej licencji. Co to oznacza? To oznacza, że nie tylko możecie go używać za darmo, ale oznacza to, że znalazł się ktoś, kto chciał i mógł zmodyfikować Scratcha. I zmodyfikował go w ten sposób, że ta wersja Scratcha, którą tutaj widzicie w tym miejscu, nie ma duszka, którego znacie z normalnych wersji Scratcha. Ma coś, co może jest słabo widoczne. To jest układ mechatroniczny, który jest z kolei projektem Open Hardware. Open Hardware oznacza sprzęt, na który nie ma patentów, który każdy może wyprodukować i nie musi nikogo pytać się o zgodę, który każdy może zmodyfikować i udostępnić swoją pracę dalej. Te elementy moim zdaniem są ważne w edukacji. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie wymagają od Was żadnych specjalnych zabiegów, aby to pokazywać. Możecie mieć to samo oprogramowanie w szkole, dzieci mogą mieć to samo oprogramowanie w domu. Nie ma najczęściej znaczenia, jaki system operacyjny używamy, ponieważ tak się dziwnie składa, że 99% wolnego i otwartego oprogramowania, które jest dostępne na licencjach GPL, na open source, jest zarówno działająca w macOSie, jak i w Linuxie, jak i w Windowsie. W odróżnieniu od komercyjnego oprogramowania, które najczęściej niestety nie potrafi aż tyle. Nie wiem dlaczego. Myślę, że te firmy mają zbyt mały potencjał po prostu w stosunku do rzeszy programistów na świecie, żeby wytworzyć coś, co działa w trzech lub więcej systemach operacyjnych. W każdym bądź razie można tego używać. Bez problemów. I tutaj jest taki mały obrazek dwóch książek, które również są częścią nagrody, których nie można kupić. Które można tylko dostać za darmo. A w wersji PDF są do pobrania z internetu za darmo, ponieważ są dostępne na licencji Creative Commons, a więc również wolnej i otwartej licencji. I to jest obudowa dydaktyczna dla nauczycieli i przykładowe lekcje. Efekt działania projektu unijnego Strategie Wolnych Otwartych Implementacji. Miałem ten zaszczyt uczestniczyć w tym projekcie i jestem jednym ze współautorów tego podręcznika. Tam napisałem kilka lekcji, stworzyłem cały system operacyjny dla tego, żeby dzieci mogły sobie pracować, żeby miały swoje środowisko pracy. Uważam, że jest to świetna pozycja, warto ją mieć, zwłaszcza, że każdy może ją mieć za darmo. Każdy może podzielić się nią, czyli skopiować i dać wszystkim dookoła. I każdy może ją modyfikować. Co znaczy, że jeśli tam znajdziecie scenariusz lekcji, który z pewnych przyczyn Wam pasuje, ale chcielibyście coś w nim zmienić, macie do tego pełne prawo. I co więcej, możecie wówczas jeszcze swój scenariusz zmodyfikowany opublikować, dać innym. Powiedzieć, słuchajcie, to jest moja praca dla Was. To dają wolne licencje i na to będę szczególnie zawsze zwracał uwagę. No, może się w końcu odświeży. Ok. Kolejny element. Oprogramowanie. Tym razem pokazuję już program komercyjny, który kosztuje 3000 dolarów. Standardowa licencja. Wolfram Mathematica to jest takie oprogramowanie, które używają najczęściej na politechnikach, na uniwersytetach. I nasze dzieci mogą się z tym zetknąć kiedyś w przyszłości, jeśli będą chciały wybrać tę ścieżkę kariery.
ale istnieje wersja tego programu, która jest dostępna za darmo. Ona nie jest wolna i otwarta. Ona jest tylko darmowa. Zawsze coś. Istnieje ona na takie mikrokomputery, które nazywają się Raspberry Pi. Na moich warsztatach będę pokazywał takie urządzonko. Jest nieduże, jest fajne. Jest również projektem Open Hardware. I cały system operacyjny, który jest dostępny na to urządzenie, tak wygląda Pulpit, jest projektem open source, więc każdy może go używać. I jeszcze duża firma stwierdziła, że jest to ciekawa platforma, a ponieważ sprzętowo jest trochę inna od zwykłych komputerów, więc może tam dać za darmo swoje oprogramowanie, z którym uczeń bardzo zdolny lub ten, który po prostu chce się czegoś dowiedzieć, może sobie wypróbować za darmo. Język programowania Python i projekt Koduj z klasą Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie również miałem ten zaszczyt uczestniczyć, być ambasadorem języka Python i jeździliśmy do różnych szkół, pokazywaliśmy nauczycielom, co można zrobić z tym językiem oprogramowania. Otóż można wiele. To jest kolejny przykład projektu open source, czyli wolnego i otwartego oprogramowania, dostępnego dla wszystkich, każdy może z tego skorzystać, każdy może to zmodyfikować. O sile tego języka oprogramowania świadczy jeden prosty fakt. Znacie YouTube'a? Myślę, że znacie. Został napisany w Pythonie. Więc skoro duża firma zdecydowała się wybrać ten język oprogramowania dla celu stworzenia swojego serwisu, to moim zdaniem jest to całkiem ciekawe. Przy tej okazji chciałbym pokazać również pulpit całego systemu operacyjnego, który tworzę i udostępniam, oczywiście za darmo, legalnie, dla każdego. Jest to free desktop, nazywam to w ten sposób, czyli wolny, ale nie jak żółw, tylko jak wolność. Desktop pulpit. To efekt mojej pracy, ponieważ mogę, wolne licencje pozwalają mi modyfikować oprogramowanie, to zbieram różnego rodzaju oprogramowanie i umieszczam je w jednej paczce dla wszystkich. Tam jest również język Python, tam są wszelkiego rodzaju skrecze. To wszystko jest dostępne. A sam Python w kilku linijkach kodu, których dokładnie nie widać, pozwala wyrysować piękny wykresik. I jest ciekawym narzędziem do tego, aby nauczyciele niekoniecznie informatyki, ale na przykład fizyki bądź matematyki mogli go wykorzystać do wizualizacji pewnych informacji. Na koniec pokażę Wam dzieciaki. Dzieciaki w szkole na południu Polski, gdzie byłem na zaproszenie mojego przyjaciela, dyrektora Zbyszka Grabowskiego. Pokazywałem właśnie zestawy mechatroniczne. Co najdziwniejsze, to podkreślam przy każdej okazji, dziewczyny są lepsze od chłopaków. Są bardziej dokładne, łatwiej im przychodzi zabawa z tymi urządzeniami. I są bardziej chętne. Jeszcze raz powtórzę. Dziewczyny są lepsze od chłopaków. Naprawdę mówię to z pełnym przekonaniem. Wielokrotnie zauważyłem, że jeśli pytam się, kto chce spróbować kabelków, to jeśli dziewczyny nie są pierwsze, to na pewno są tuż, tuż za, jeśli chodzi o prędkość podniesienia ręki, a na pewno są lepsze potem w realizacji. Tak wygląda układ połączony z komputerem, a tak wygląda schemat. To będziemy robić na warsztatach. Zobaczycie później efekt tego tutaj, ci, którzy nie dotrą tam, ponieważ na warsztatach mam miejsce tylko dla 20 osób, niestety. Znaczy, Jest 10 zestawów, więc na siłę zmieści się 20 osób. Znaczy jak ktoś stanie jak sardynka, będzie więcej, ale tak do 20 osób jestem w stanie sensownie coś pokazać. Także zapraszam, szczerze. Szanowni Państwo, to samo oprogramowanie w szkole i w domu legalnie i za darmo. To jest moje motto i to jest coś, co chciałbym Wam bardzo przekazać. Warto to robić. Na blogu Superbelfrów pod adresem superbelfry.edu.pl
znajdziecie różne ciekawe rzeczy, a jak sobie poskanujecie te QR kody, to was tam zaprowadzą. Spokojnie, nie musicie pisać. Cała ta prezentacja teraz była stworzona w oparciu o wolne i otwarte oprogramowanie. To wolne i otwarte oprogramowanie nazywa się LibreOffice. Jest pakietem biurowym dostępnym legalnie za darmo dla każdego, zarówno na Maca, jak i na Linuxa, jak i na Windowsy. Każdy może je mieć, każdy może je używać w szkole, w domu, w pracy, nauczyciel, uczeń. Mogą się skończyć problemy, że uczeń przynosi wam pracę w formacie, którego nie potraficie otworzyć, bo macie akurat starszą wersję programu X, nie powiem nazwy. Także szczerze zachęcam. Mam pytanie, czy znajdziemy jeszcze 3 minuty, czy muszę skończyć? Dobra, jeśli znajdziemy 3 minuty, to mam pytanie takie. Kto dysponuje takim urządzeniem lub tamtym urządzeniem i jest podpięty do internetu, to już niech teraz stronka kahoot.it sobie wklepie w pasku adresu przeglądarki i ja tylko potrzebuję myszkę. Ponieważ ja za chwileczkę muszę podłączyć się do strony internetowej. Ale ja nie wiem, jak to wciszyć. Dokładniejsze jak to było? To zrobię kahoot.it. A czekaj, go na myszkę. Spokojnie, spokojnie. Tu znowu nam się pojawi kahoot.it. Gamepin proszę wpisać te cyferki. Ja sobie też szybciutko będę je wpisywał, ponieważ będę grał razem z wami. 814 242. Zobaczymy, na ile silna jest tu sieć Wi-Fi, czy wytrzyma. Nickname możecie wpisać co chcecie. Uwaga, będzie to wyświetlane na ekranie tutaj, więc... Okej. Już kilka osób mamy. O, dobra, pojawiają się nasi uczestnicy. Jeszcze chwileczkę sobie poczekamy. 6 osób. Dobrze, super. Okej, możemy zaczynać? Czy jeszcze? Jeszcze nie? Okej, dobra, czekamy. Zobaczcie, to już jest ten element grywalizacji. Czekamy. To szybciej. To pierwszy. O, okej, witamy Joannę H. Zobaczcie, co on mi podpowiada. Jakby ktoś był niegrzeczny, to zawsze mogę go. Okej, 7 graczy. Jeszcze ktoś? Czy możemy zaczynać? Okej, czekamy. Ponieważ no muszę nacisnąć start. Spójrzcie, co wam się dzieje na waszych wyświetlaczach i pytanie jest, czy dowiedziałem się czegoś nowego na wystąpieniu? Tutaj macie odpowiedzi i po prostu klikacie sobie w odpowiedni. O, ja to tam odpowiadam. OK, więc 4 osoby dowiedziały się, ponieważ były nowości. 2 osoby wszystko znają, a 1 osoba częściowo zna pewne elementy. Zauważcie, efekt od razu informacji zwrotnej.
ja tworzę quiz, więc tutaj nie ma wyników, ale w pytaniach są już wyniki. Pytania pokażę na warsztatach. Ok, jedziemy next, bo tutaj są cztery szybkie pytanka. Słuchajcie, odpowiedzi oczywiście co wybierzecie, są bierzecie, bo tak naprawdę nie o to chodzi, jakie będą to odpowiedzi. Chciałbym wam pokazać przy tej okazji. O, cztery osoby już wiedzą, że jest. Słuchajcie, to jest super, super. Gratuluję wam. Właśnie dowiedzieliście się czegoś nowego. I jedziemy kolejne pytanie. Uwaga, czas oblicza nam do końca. Okay. Tak, sześć osób chce spróbować, jedna osoba nie chce w ogóle próbować. Jedna osoba odpowiedziała, że nie wolno mi próbować nic poza Windows. I moi drodzy, ostatnie pytanie. Tutaj proszę o szczere odpowiedzi. Tak jest, oczywiście. To mnie najbardziej cieszy. I mam nadzieję, że będziecie używać Kahoota. Świetne narzędzie, nie jest otwarte i nie ma licencji open source, ale jest darmowe. Jest proste w przygotowaniu, ponieważ przygotowanie całego tego zajęło mi wczoraj jakieś 20 minut w hotelu. Także szczerze polecam Kahoot. Polecam blog Super Belfrów, ponieważ tam opisujemy różnego rodzaju takie narzędzia i pokazujemy nauczycielom, my nauczyciele. Ja co prawda nie jestem nauczycielem tak na co dzień, ale staram się uczyć nauczycieli i obracać się w tym środowisku. Więc tak jak powiem, my super belfrzy, my nauczyciele, staramy się pokazywać rzeczy z życia wzięte. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy za inspirujący pokaz. Dziękujemy Państwu, że Pan Adam jest...